Szanowni Państwo, drodzy rolnicy, od 16 marca uruchamiamy przyjmowanie wniosków na płatności bezpośrednie. W tym roku dochodzą nowe płatności. Przez zaznaczenie odpowiedniej kratki we wniosku będziemy mogli ubiegać się również o płatność dla bydła i dla świń, tych, które będą utrzymywane w warunkach podwyższonego dobrostanu. Ale przede wszystkim, biorąc pod uwagę okoliczności związane z epidemią koronawirusa i konieczność nas wszystkich, nikt nikogo nie zwalnia z odpowiedzialności, ograniczenia kontaktów z innymi ludźmi, by nie dopuścić do przenoszenia choroby, gorąco proszę, by kontaktować się z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przede wszystkim drogą elektroniczną. Przypomnę, że od kilku lat możemy składać e-wnioski, czyli wnioski w wersji elektronicznej. W zeszłym roku skorzystało z tego około 90% rolników. Chcę, żeby w tym roku wszyscy z tego korzystali. Również proszę składać oświadczenia. Ci, którzy nie mają zmian w strukturze zasiewów, w wielkości powierzchni uprawnionych do określonych typów płatności, nie muszą składać wniosku, tylko mogą złożyć oświadczenie. Termin wydłużyliśmy do 15 kwietnia. Również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w komunikacie poda, w jaki sposób te oświadczenia, które do tej pory tylko w wersji papierowej mogły trafiać, będzie można składać również drogą elektroniczną. Natomiast ci, którzy jednak nie mają zdolności czy umiejętności kontaktów elektronicznych, to istnieje zwykła poczta. Proszę wysyłać te oświadczenia czy też wnioski w wersji papierowej drogą pocztową lub kontaktować się z biurami powiatowymi, które będą miały w najbliższych dniach uruchomione skrzynki wrzutowe, żeby nie kontaktować się z pracownikami, również ich nie narażać i nie narażać się samemu, jeżeli by choroba gdzieś tam się pojawiła. Proszę, by z Agencją Restrukturyzacji, z pracownikami agencji w najbliższych dwóch, może nawet trzech tygodniach nie kontaktować się osobiście. Nie prowokujmy losu, ograniczmy kontakty z innymi, wykorzystujemy przede wszystkim drogę elektroniczną i drogę korespondencyjną.